Ida, wołają naszą koleżankę. Dobra, jestem nią, tak? I idę sobie. Co ten ziomuś chce? Dzień dobry. Fajnie, że się pojawiłaś. Ta farma taka jak ta wymaga bardzo dużo pracy i każda para rąk się liczy. Jak mogę ci pomóc? A twoja matka właśnie w tym właśnie robi obiad. Dobra, idź do domu i pomóż jej. No to idę do domu. Dzień dobry, mogę ci pomóc? Dobra, będę potrzebowała składniki, żeby tutaj zrobić potrawkę. Dobra, zioła, mięso i cebulę. Dobra, ja już wszystko wiem, nie musisz mi mówić, gdzie są. Zioła są, wiadomo, w lesie. Mięso wisi tutaj, bo już widziałem, a cebula jest na grządce cebulowej. Aha. A. To nawet prostsze niż się mogło wydawać, bo wystarczy, że cebulę, znaczy zbierzemy to z tego. Czy to jest onions? Cebulka wpadła. Gra jest w Early Access, a to jest co? A, to są zioła. Czuję, że grzyba dorzucimy. W ten oto sposób Ida zostanie sierotą. Biedna ta gra. No jeszcze jej nie możemy oceniać, pamiętajcie. A czemu? Aha, bo ja muszę zebrać wszystkie te. Patrzcie, jak jest misja zaznaczona i muszę wszystkie zebrać oniony. Procesję mam za oknem. Idzie ksiądz i śpiewa coś przez megafon. Coś tam, panie. Dobra, ona mówi, że mogę to spróbować. Meat stew. Okej, robimy ją. Jeszcze grzybową robię. Dobra, Q. A lord and a man. Dobra, zawołaj ojca, bo tam ważne rzeczy się dzieją. Dobra. Do Markusa musi dostarczyć jakąś ten w Sky Harbor. Jakąś paczkę. A i pyta się, czy my możemy. No jasne. Coś mi dał do inwentory. Gdzie jest mój inwentory? A jest audio. Ty, nawet grafika tu jest. O, ultra dajmy sobie. Język jest angielski. Inwentory. Ubierzmy tą pałkę sobie. No i jest wszystko ok. Click to open the. Aha, pod tabem, dobra. Rozumiem, że mam iść. No to teraz powiem wam, że ta gra wygląda, nie? Ale tylko nie wiem, gdzie mam iść za bardzo. Czekajcie, czy ja wziąłem tą paczkę? Wziąłem, tylko ja chyba muszę wyjść z tej, nie, że tak powiem, doliny. My jesteśmy tu, aha, w prawo i do przodu. No nie, no zmieniło się, no patrzcie, jaki jest ten.
Skąd tarczę mam? O, a co to za potwór? Game saved. No for the faces. Aha, przestraszyłeś mnie. Dobra, bo byłem trochę zamyślony. Dobra, spadaj. Chciałem go wyjaśnić. O, już widzę wilka na naszej drodze. Lepiej zbiorę drewno w takim razie. Fajna muzyczka. Patrz, jaki kombat tu jest. U, jak w starych MMO, próbuję uciec. O, jaskinia po drodze. Nic tak nie kusi młodego podróżnika, który ma dostać. O, fuck. Soluję je. Koniec tego. Muzyka 10 na 10. Zbiorę jagódki. Co jak co, ale powiem wam, że ta gra działa. Tylko jestem ciekaw, jaka jest historia tego tytułu. Czy oni tu planują zrobić z tego jakieś RPGa takiego prostego? No Skyrim to chyba nie będzie. Czy może jakiś taki... No wydaje mi się, że jakąś historię będą chcieli tutaj opowiedzieć. O kurde, ule. Ja brute force używam, wiecie? Brutalna siła. Zero taktyki. O, patrzcie, tam jest w powietrzu. Chyba miasto. Nie, my mamy iść tutaj. Nie zbaczajmy na razie z kursu. Tak się zawsze każda historia na baśń źle zaczyna. O, jakiś ziomeczek tu biega. Zagadam go. Cannot stop. Nie może się zatrzymać. On ciągle sprintuje. To niech se sprintuje. Rzeczywiście jest tu miasto. Tu są jakieś stwory w tym mieście. Muzyka się zmieniła, chciałem zauważyć. Sky Harbor. Ciekawe, gdzie jest ten notesik. No, I mean, Sky Harbor, should I look around the little... Aha. Dobra, i to mamy temu typowi chyba dostarczyć. Dobra, mam dla ciebie paczkę od ojca. Super, że przyszłaś zamiast swojego ojca. Dobrze, dobrze. Sprawdzę, jak twój ojciec se poradził. A tak, super robota. Paul jest bardzo utalentowany, jeśli chodzi o carving, czyli wiecie, nie rzeźbi. To chyba nie chodzi o rzeźbę, tylko jak to jest kowal, to on może coś tam wyskrobał. Czekajcie, muszę ściszyć tą ludzią. No, on te ręko, wiecie, to coś, w czym się trzyma broni. Rzeźbi. Torch. Which. Where is this? Dobra, on będzie miał dla nas robotę. Bo mu się je mieć kończy. Ufasa, dzięki za subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Dobra, ale jego dostawa się opóźnia, nie wie czemu. Dobra, muszę znaleźć typa, który miał mu dostarczyć miedź. Let's find. Dobra, okej, spoko.
Muszę nie to, muszę to audio to tak wyczęło. Dobra, on nam ogólnie powiedział, że mamy tu workbench i możemy na nim coś porobić, nie? Spider Silk, to czegoś takiego to nie mamy. O, możemy taką pałkę z kolcem zrobić, patrzcie. A to zróbmy se. O, widzicie? Jaki progres? Dobra, gdzie on chce, żebyśmy poszli? O, jest. W drugą stronę zupełnie. To jest gierka jak Skyrim, mówię wam. Mufasa, jesteś dla mnie jak Simba. Dziękuję ci za te wszystkie lata. Dzięki, Mufasa. I ta ikona na 2 lata. O kurde! O, patrzcie, teraz na 2 hity. Chociaż ja je chyba kładłem na 2 hity. Wiecie, co mnie interesuje, co tu jest, bo tu jest strzałka. Obserwatorium. Idę tam zobaczyć. Czemu są ma cicho ten mikrofon? Test, test. Test mikrofonu, test. Nie mam cicho, może mam odsunięty od twarzy. Teraz sobie podsunąłem. Powinno być ok. Zresztą ja tak czasem ciszej mówię. Dobra. Mów, patrz przez teleskop. Patrzę. A, widzicie, close. A nie, close, myślałem, że close, closer. Tam coś jest u góry. No i co? Co to jest? A widzicie, on mówi, że wyspa pękła. I czy to może być powód, dla którego, no, przez który zwierzęta się zachowują agresywnie? Ja tego nie wiem. Starzeje się i głos coraz słabszy. Nie, coś mi się tu przestawia właśnie. Nie wiem, z jakiego, na jakiej zasadzie to działa, że ten mikrofon, w zależności od tego, jak kabel wepnę, to jest raz głośniej, raz ciszej. Nie wiem. Dużo elementów układanki jest po drodze i nie wiem, a znaczy coś z mikrofonem musi być chyba, no bo ja go wypinam, tam przy mikserze nic nie grzebie, nie? A to się jednak zmienia. No tak na pierwszy rzut oka ta gra wydawała się dość średnia, a powiem wam, że moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, przyzwoicie, jak na taką... O kurde, strażnik, on mi będzie chciał pewnie, żebym mi jagody dał, żeby mnie puścił. To ja mu zbiorę te jagody. A jednak. Through this is only for the WIFA permits. Aha, I've got permits. Aha, bo ja mam pozwolenie od tamtego typa. O, i tu są pająki, super. Bo zwierzęta się stały agresywne i dlatego. No ale jak pajęczyną zarosło połowa lasu, to nie dziwne, że są zwierzęta agresywne, nie? Nie trzeba być filozofem, żeby wiedzieć. Co? The right tool is missing from your inventory. O kurde. Pewnie chodzi o kilof. O! Słyszałem coś. Ale ze mnie kozak, ale ich robię. Ale mnie wrzucił. Solóweczka z pająkami. Czuję się jak w takim MMO. Czy jest multi w tej grze? No właśnie nie ma multi. To jest Skyrim, moim zdaniem. To będzie Skyrim naszych czasów. Na razie prosta misja. Ojciec wysłał nas. Tak się zaczyna każda historia. Ojciec wysłał nas z paczką. Myśmy poszli. No i ten koleś też nas gdzieś wysłał, nie? Nim się w ogóle zdążymy obrócić 3 razy, to będziemy władcami tej krainy zapewne. I będziemy wdychać, wciągać duszę smoków nosem.
Myślę, że to jest historia, która zostanie tu zaprezentowana. O! General Goods. O, on ma kilof za 20 końców, a ja mam akurat 20 końców. Myślę, że warto to kupić. Sprzedam mu tego. Okej. O. Ale co on? Late delivery. Then. Hej, kim jesteś? Markus, ten młotoręki mnie tu przysłał. A, bandyci go okradli. I wzięli mu całą miedź. Mógł przejść do kopalni. Dobra, ale co ja mam za niego kopać? To może bandytów wezmę, ogarnę. Ja chcę być wojownikiem, a nie tam. Co tu można robić? O, potki. Powiem wam, że ciekawe nawet. A tu? No, widzę tu rozbudowany crafting w tej grze. Ludzie mają uszy brudne i dlatego słabo słyszą. Nie wiem, no, ten dźwięk się przestawia, ale chyba jest okej, okay, no bo ludzie oglądają streama, to musi być w miarę słyszalny, nie? Dobrze, idę. Tak. O kurde. Bandyta wilk, na dwóch nogach wilki. O kurde, mag! Warlock! Tyle. U, oni już dropią serduszka, którymi ja się leczę. Fajnie. Dobra, muszę ich wyjaśnić w środku. Czuję, że tu siedzą. Tu jest safe przy wejściu do kopalni. O ty. Switch. Coś otworzyłem. Cutscenka. Pierwsza w grze chyba. A nie. O kurde, jaki dungeon. No. Coś czuję, że tam na dół trzeba iść. Widzicie? Aha, campfire mogę sobie zrobić, żarcie. Okej, okay, tu coś jest. O, kradnę potki. Nie wiem, czy mnie może przeciążyć, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo ja nie lubię tak. Już się dobrze bawię w grze, oni by mnie na przykład nagle przeciążyli. Już nie byłaby to ta sama fajna zabawa, która by była, którą miałem. Wszystko by się nagle zepsuło. Nie wolno tak sobie po prostu kogoś obciążyć. No i co? O, jakieś oko tu jest. Co to za oko? Chyba z góry spada. O, patrzcie, mam kill off. Co mikro bliżej? Ja już nie mogę bliżej mikro. Tam normalnie mikro. Bliżej się nie da. Najwidoczniej coś jest. Test, test, test. Coś się przestawiło pewnie.
test mikrofon, test. No teraz już jest z przesterami, to już powinno być głośniej, ale to się z powrotem później zmienia na cichsze. Dobra. Co w sumie wygląda jak co? Na modzie graficznym. Może takie jest założenie autora, że to ma być taki Skyrim. Dobra, oni tu za mną przybiegli, więc ich tu nie ma. A, widzicie, i tam jest skarbiec. Dobra, muszę copper bar zrobić jeden. No jak mówię, test to jest głośno, a później, że niby jest ciszej, bo ten mikrofon się ścisza, teraz on jest normalnie, nie? On się później przycisza. Copper ore, dry wood. Aha, copper ore, no to nie, no to copper ore tyle nie mam. Wychodzimy stąd. A to ja nie wiem, gdzie ja mam to niby otwierać. No bo tu byliśmy wszędzie, tak? Chociaż w sumie chodźmy. Trzymamy się prawej strony na razie. O, tego nie wiedziałem, że taka jest fizyka tutaj. Czekaj, dystrakcję. Destrukcja maksymalna jest w tej grze. Dobra, tu jest safe. O, jakieś drzwi, tego nie było. Aha, wyszedłem stąd, fuck. To chyba jednak to było, nie? Aha, to by wiele wyjaśniało, rzeczywiście. Kurde, czy mi powiedzcie, że się wszyscy zespawnowali od zera? Jedno wiem, jak zobaczę takie drzwi następnym razem, to w nie, nie mam wchodzić. Aha, no dobra, no ale myśmy byli na dole i żeśmy to odblokowali, no to teraz pójdziemy w lewo, to tu gdzieś powinno być... Gdzieś tutaj taki przycisk widzę, że on będzie, czuję to. Czy da się w tej grze kucać? Nie, ale skakać się da. Zagadka logiczna. Kurde. To trzeba ostatnie podnieść jeszcze. No. No fuck. Firecare, patrzcie. Dobra, ściągnę to pierwsze na dół troszeczkę. I już jest git. A zagadka była, no nie powiecie. Była trudna, logiczna zagadka.
No. Z kusaniem jest ten problem, że nigdy twórcy nie wiedzą, czy zrobić słowiański przykuc, czy na kolanko, czy taki bardziej, kurde, że jakby ktoś komuś się chciało. Tego nigdy nie wiadomo, dlatego kucanie to jest jedna z najbardziej zaawansowanych animacji właśnie w grach. Brakuje mi tu wiecie czego? Napiszcie czego wam w tej grze brakuje. I zobaczymy czy ktoś mi czyta w myślach. Zobaczymy. Test. No, dalej działa mikrofon tak samo, sorry. Musiałem sprawdzić. Dobra. No i teraz zostało nam jeszcze kryształ po prawej, trzeba tam znaleźć. Patrzcie na tego maga. Na dwa bat. Bum, bum. Jest, koniec wyjaśniony. Można wchodzić i farmić tutaj złoto, wchodzić i wychodzić do tego dungeonu. Nie trafiłeś. Leszczu. Ciekawe co się stanie jak postać umiera. Aha, bo jest safe. Dokładnie, system perków, system skilli jakiś. Nic tu takiego nie widzę na razie. Dobra, zobaczmy co się stanie jak sobie potrawkę zjem. Nie wiem, odrosło mi życie czy coś? No i się otworzyło. Odrasta życie, no ale trzeba być poza walką chwilę, nie? No taka przyjemna gierka. Naprawdę przyjemna gierka. Myślałem, że to będzie jakieś takie gorsza, to co sobie tak przyjemnie biegamy, coś zlutujemy, tu zabijemy potwora, zaraz sobie miecz zrobimy. Zanim do skarbca pójdziemy, ja miecz zrobię. W czasie walki ci rośnie, tak? Ale co, odbicia? Nie, no co? Jaki to by miało sens? Prędzej by rosło z tego, bo z nich wypadają później takie serduszka, nie? To można by było pomyśleć, że na przykład serduszko z nich wypadnie. Co nie ma z tym pierwszym strzałem? Dobra, idziemy na dół. Bo musimy tu sobie przetopić sztabkę miedzi. Później się zastanowimy co dalej. Okej. Mam ją. O, aha, bo tu ta miedź się od nowa robi. Mówię, to tu można w nieskończoność farmić te rzeczy. Dobra, jest miedziany miecz, copper bar, dry wood. Pallas bar, nie wiem co to jest pallas bar. Dobra. No i teraz mamy miecz, nie? Nie wiem, czy nam się tarcza nie polepsza od posiadanego miecza. Ja też lubię taką grafikę. Mi się taka grafika kojarzy z dobrymi gierkami na VR. No, klimat shop ekip. Bardzo podoba mi się to MMO o dżumie, gdzie chodziłeś przez godzinę i zbierałeś miód, żeby nauczyć się jak rozpalać ogień, dokładnie. Patrzcie, co się tu dzieje. Tu chyba będzie tajemnica. Mam nadzieję, że zaraz fabuła gruba wjedzie. W tym momencie, moim zdaniem, powinno się coś wydarzyć. Powinni, nie wiem, mojego ojca zabić albo coś. Tam w grze oczywiście. I nasza postać powinna wyruszyć na misję zemsty.
O! O kurde, utknęliśmy. Blaster Malak! Fuck, Blaster Malak. O fuck, ale we mnie rzuca. Nie wiem, czy to mi jakoś odrasta życie. Ale go bije w plecy. O kurde, ale on ma życia dużo. Góry bije, to dużo hapsów dostaje. Chyba się zawiesił. Blaster Malak dostał wylewu, kurde. Jest. Dropnij coś dobrego. Jezu, jaką skrzynię wyrzucił z siebie. I jedną monetę. Gdzie ta skrzynia? Tu. Iron Ore. I to 10. Weak Mana Soul. Weak mana, soul, stable, magic. Mhm. No i jest to copper ore tamtego ziomeczka. To mi coś daje, chyba 25 życia dodatkowego dostaliśmy z tego wszystkiego. No i co? I koniec. I teraz musimy rozwalić jakoś. A nie, przeteleportuje nas. No ale patrzcie, myśmy ich bossa zabili, oni już tu nie powinno być, nie? Leszcze, gońcie się. Tych to trzeba pierwszych zabijać, bo oni mają dobry damage, co tam coś wiecie. Nukerzy to są. Kombat był niezły. Ja poczułem moc, teraz idę mu oddać, żebym mógł skończyć, ale jednak kusi mnie. A ta wyspa, to jest tajemnica tego świata. Czuję to. No i zapisało nas. O kurde, ja mogę drzewa ścinać. Patrzcie na to, zobaczymy, czy się w ogóle drzewo zetnie, czy nie. Event z okazji pierwszej rocznicy Overwatch. Może wypróbuję, chyba nie. I co, zebrałem to drewno? O. Super. Fajne. Dobra, chłopie, oddaję ci to, daj mi hajsik za to. Dobra. Dobra, no i on mi mówi, żebym wrócił z tym copper ore do tamtego typa. Charcoal bym potrzebował. Charcoal, rozumiecie? A jak się robi charcoal? Nie robi się go przypadkiem z... może tu się go robi? Nie, no, powinna się go z drewna robić, tak? Chyba, że gdzieś tu się go robi. O kurde, łuk można mieć. A jak się łuk robi? Dry wood animal. Dry wood, idę jeszcze po dry wood i będziemy mieli łuk. Tu musimy gdzieś znaleźć teraz. Tu był czy namiot tam jest. Dobra, wracamy do tamtego typa. Do tego kowala, którego spotkaliśmy na początku. Mhm. Still better than Minecraft. Węgiel się kopie, ale węgiel drzewny trzeba wypalić w piecu drzewnym. Nie wiem, czy to w ogóle takie są piece.
Patrzcie, że one we mnie chciały rzucić, napluć taką jakby pajęczyną. Ale jak na grę taką solową, to zlagowane trochę te zwierzaki są takie. Trochę taki Conan Exile, nie? Nie ma tu gdzie zabrać tego, skończyło się drewno. On tu leżało tak przy łące. Ciekawe, czy mama się o nas martwi, żeśmy poszli. Ojciec nas wysłał na jakąś misję samobójczą. Wilki po drodze, pająki. Mama już pewnie przyzwyczajona. Ty, no były po drodze patyki, bo pamiętam, przecież zbierałem tutaj. A teraz idę i nie mam patyka, jak mi są potrzebne dwa. Mhm. Koleś tu dalej biega. Pewnie miałeś kiedyś starsze siostry. No miałem starsze siostry i braci. Jest taki, na YouTubie jest taki film o człowieku, co robił węgiel, czy nie wiem jak to było tam. I taki w Bieszczadach koleś, co robi węgiel drzewny prawdziwy w takich piecach. Where am I, where is this? Dobra. Dobra, nawet mała wioska ma potencjał na duże, wielkie przygody. O, idź do portu, zapytaj, czy kapitan ma dla ciebie jakąś robotę, no. No nie wiem, czy ja chcę jeszcze do tego. Idę w dół. To wygląda jak taki trochę Skyrim, tylko... Weak Fireball. No ale co to się, z czego to się robi? O, może tu się piec robi, nie? To jest wszystko fajnie zrobione, tylko te questy są takie banalne, znaczy wiecie, takie, no dla dzieci, nie? Ja bym wolał jakiś taki mroczniejszy klimat. Wyzwania, przygody. Lefolven? Wirral? Duas, Vintwall, Meung. Wyan, Deathfind, Meung. Dobra. Widzicie, tak się questy załatwia. Ale tam jest super, tam będzie przygoda statkiem. Quest, kapitan, kapitan. W krypcie na cmentarzu jest gdzieś ten. Jest ukryty skarb. Gdzie to jest? Za mostem. A podejdziemy tam jeszcze, zobaczymy. To już będziemy mieli całą mapę za sobą, że tak powiem, przejdziemy. Czekajcie, sprzedam tego. Mhm. Gra w grę dla dzieci i mroczne questy. Może macie rację, kurde. Może macie rację, że nie powinienem tutaj liczyć na mroczne questy. No teraz wchodzimy do takiej lokacji, która zazwyczaj, wiecie, w grach RPG to już jest ostatnia lokacja, nie? Tu byliśmy wszędzie, tu i teraz jesteśmy tu. To już będą najmocniejsi mocarze na nas czekać.
Ten bed is where? Can't where? Go on. This was a... Dobra, wziąłem jakiś quest, ale ja nie chcę dla niej robić questa. Musimy się tu na cmentarz udać. Jezu, jest cmentarz. Ta gierka jest pod... pod te całe 3D? Nie jest. A tak trochę wygląda, nie? Bo ten grafik zawsze... U, jaka krypta gigantyczna. No w tym dungeonie to się będzie działo. I to jest krypta, w której... A, bo to nie do końca taka krypta. O, potężny, gruby mag. Daniel Diesel. Chcę dostać się do krypty. Ma na co? On chce 3 mana souls, ale ja miałem w inventory. Can be bound in the mana stone. We use the compressor. Dobra, tak czy siak mam iść do krypty. Jakieś duchy, zaraz zobaczymy, czy je wysoluję. O kurde, mocarze, dobrze, nic nie robią. Strzelają. Tylko mogę je załatwić tylko unikami. Słabe te duchy. Patrzcie, jak je soluje. Mistrz gier komputerowych. Idę mu oddać tę duszę, bo on coś do mnie gadał. Ja to przewinąłem, a on pewnie coś ważnego mówił. No, ale on już mi pokazał, jak to działa. Dobra, on mi nic nie mówi, on tylko mi mówi, w jaki sposób mogę, o, wykraftować jakieś takie elementy. No i teraz jestem magiem, nie? Idę do tej krypty, bo ono, widzę, że ona z przodu jest. Dwa klucze tu są. Jezu, jaka krypta wielka. Kogo tu pochowali? Ale czekajcie, jak są dwa klucze, to wiecie, co to oznacza. Dwie strony świata, lewa i prawa. Nie wiem, pójdę tam gdzieś naokoło i może tu coś zaraz będzie. Kolej z kluczem i po drugiej stronie pewnie też. O fakt, to leci za mną.
To jakiś auto-aim chyba. Dobra, chyba mu się mana skończyła. Mana mu się skończyła, czuję to. Mikruj. Czekajcie, trafiam w niego. Yeah. Boss pokonany, pierwszy klucz do krypty został przeze mnie odblokowany. Dobra, teraz będziemy mieli tego Fireballa. Co, odrośnie mi to życie powolutku? Przy save'ie mi odrasta, nie wiem czy zauważyliście. Teraz byśmy musieli wrócić do tego typa z początku. I zrobić Fireballa, bo czuję, że drugi boss będzie ten. O! O kurde, chciałem to zebrać, a to jakieś ręce wystają ze środka, myślałem, że to jakaś roślina. Kto uważa, że ten boss był pokonany na lagu, to niech to nigdy kurde w Morrowinda nie grał, nie wie w ogóle co to jest. Prawdziwe bicie bossów z kamienia. Teraz jestem magiem ognia. Coś jest w tych grach takiego, niby takie niezbyt jakieś super interesujące, a jednak wciągają. Może dlatego, że chciałbym zobaczyć koniec tej historii jako early access. Chyba że gra będzie naprawdę na nie wiadomo ile. A tam patrzcie na to. Co znaczy, że one mają ogień? Że są odporne czy nieodporne, czy co? No wiem właśnie, że mam mało życia. Dobra. Na save mi odrosło deszcz. Tu w chatce czuję, że będzie baba jaka. O kurde. To jest czyjś dom. Po co ja tu wlazłem? Spadam. O, ale fajnie schodzi w ogóle, jaka fizyka schodzenia. No nie, i te pańki znów tu będą. A nie. Dobra, tak czy siak idziemy dalej. Okej, jest. Ale wody chyba właśnie ogniem nie pokonuje, tylko... Uciekam!
Kurde, zginąłem. Nie, pokonałem go. Jest! Ale umieram w tym momencie. O kurde. O Jezu! Czekajcie, bo on jakąś kasę zostawi, może to dużo warta kasa. Nie, to chyba jest jeden ten. Uciekam! Spadł wyrobię. Jakieś dzikie pająki są. Dobra, i do krypty teraz. Jezu, jaka walka była, co? Którzy nie poszanowali tej gry na końcu, a teraz szanują ją. Test, test! Kurde, no bo ścisza mi się ten mikrofon, nie? Może powinienem coś... Test, test, test. No nic, zostawiam tak. Bo gra jest głośno moim zdaniem, a nie mikrofon jest cicho. Ale to tylko dlatego, że jak deszcz pada, to się robi głośniej przy tej burzy. Jest. Tą kryptę jeszcze zrobimy i kończymy grę, ale... Ta gra po prostu się zgłośniła. Przecież ona jest głośniej niż była na początku. Więc nie było tak głośno. Kurde, jakie czary oni stosują. Tu na pewno będzie boss na końcu. To jest pewniaczek, nie? O, fuck. Ale on ma jakieś super moce. Nie wiem, czy nie jestem zbyt leszczykowaty na niego. Trzeba się ruszać i tyle. I to właściwie rozwiązuje cały problem. Nie wiem, czy to mi coś dodaje życia. Tak jakby ten promień leci w moją stronę i on tak jakby się przybliża, tata. Dobra. Wajcha przeciągnięta. Nie wiem, czy to leci we mnie jakaś kula, czy co to... Dobra.
Czekajcie, bo ja tu się okazuje, że ja chyba mogę jakieś mocniejsze strzały robić, jak się dobrze załaduje. Dobra. Ale ta walka taka trochę upośledzona, powiem wam. Nie umarli są zimni, no trochę tak, ale... I on też zimne ataki jakieś takie robi co jakiś czas, ale zauważyłem, że mu ogniem nic nie robiłem, nie? Dobra, pokonany boss. 3 monety mi zostawi, co za bieda. Czekajcie sekundę. Dobra, jestem z powrotem. Ważne telefony. Patrzcie, jaka ta gra jest. Jedno po lewej, jedno po prawej stronie. Był boss po lewej, to teraz jest... boss po prawej, tak? I ten pewnie będzie ognisty. Aha, i tamten też taką kulą musi. Ja myślałem, że on to... Nie wiedziałem, co to jest za bardzo, to czym on we mnie strzela. O, fuck, tu jest, patrzcie, co tu jest. Dobra. A, to tylko jakieś potki, no ale w sumie się mogą... O, fuck! Ale hita zebrałem. Wiecie co, wróćmy się do save'a. Tu na początku chyba był, nie? Bo on mi daje pełne życie. To jest pułapka, patrzcie. Powiem wam, że całkiem fajnie ta gra jest zrobiona. To jest jakaś alfa tam. No ale najważniejsze, że działa. Weak fireball, weak.
Tam same weak bolty i weak firebola, no nic. Życie, kurde. Jestem ciekaw, co tu będzie trzeba zrobić. O kurde, zaczyna się. Chyba, że to jest misja z... off. A nie, tu się da zejść, tak? Ale tu chyba nie mam schodzić. Mhm. Okej. Coś tu się chyba uruchomiło i one tańczą. Trzeba jechać na nich. O kurde. No to nie będzie zbyt łatwe, jeśli ja się będę przyklejał do tego. O nie. Co ja robię prawym przyciskiem? Czy to jest ten? Fire hands, takie jakby? Fuck, kurde, tyle czekałem. Tu się skakać nie da w tym, przy tym miejscu. Coś tam się da skoczyć niby. No, to są fire hands. Dlaczego postać ma cztery palce? To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia, bo mamy najprawdopodobniej to nie jest człowiek tak naprawdę. Najważniejsze, czy inni mają też po cztery palce, czy mają mniej, bo jak mają mniej, znaczy więcej. Jest! Okej. Okay. Czuję, że teraz musimy na to wskoczyć. Jest! Udało mi się. Teraz na co byśmy wskoczyli? Może na tamto? Na tą górę na pewno nie, bo to za wysoko trochę. O kuźwa. Jeszcze raz próbuję, jak nie to wyłączam grę i już to już... Ktoś kiedyś w nią zagra, to mi opowie, jak się kończy. Aha. No to może troszeczkę pomóc, nie? Na pewno. Co się stało? Aha, bo ja w to, kurde, miałem w to lodem. No i kiedy to wróci do mnie? Za rok? Za dwa? Dobra, nie chce mi się już czekać. Czy czekamy jeszcze? Czy chcemy to przejść? Czy nie chcemy krypty? Bo ja bym już chciał do kolejnej gry przeskoczyć, bo w tą już gramy godzinę, ona nie jest jakaś specjalnie wybitna, nie? Czy gra jest spoko jako alfa, jak najbardziej, jak mi alfa na jakaś wczesna, czy early access, czy co tam jest wciągnęło na godzinę, to znaczy, że jest, ale no trochę nie dla mnie tu, ja potrzebuję więcej mrocznej fabuły. To nie zmienia faktu, że jest dobrze zrobiona przynajmniej.